Sygnały dnia, Michał Palaczyk, Squaber. Dziś niezwykła sesja, spojrzymy na nią już za kilka minut, ale wcześniej święto, które już w tym tygodniu, czyli Walentynki. Pamiętajmy o swojej drugiej połówce. Ciekawa statystyka z Węgier, ponieważ okazuje się, że Węgrzy świętują również w inny sposób Walentynki, ponieważ świętują je wyższą dzietnością dokładnie 9 miesięcy po Walentynkach. Od przynajmniej pięciu lat obserwujemy zwiększoną liczbę urodzeń, którą widać już nawet w średniej statystycznej 2000. 18 2023 Spółek giełdowych związanych z walentynkami nie jest wiele. Tych odnośnie bezpośrednio dzieci moglibyśmy znaleźć, kokodrilo. Ale tych, które mogą korzystać w jakiś sposób, na przykład z prezentami walentynkowymi, to przede wszystkim Wawel. Oczywiście nie czarujmy się, w wynikach spółki nie zobaczymy żadnego efektu walentynek. Po prostu spółka zbyt mało istotne święto, a spółka zbyt dużo sprzedaje w ciągu całego szerokiego okresu kwartalnego. Natomiast warto spojrzeć teraz na jej wykres. Nie tylko dlatego, że są walentynki, ale także dlatego, że na początku lutego mieliśmy jeden duży pik obrotowy oraz spółka jest w dokładnie w ciekawym momencie decyzyjnym. Z jednej strony jest w 16-miesięcznym trendzie wzrostowym i wygenerowała najgłębszą korektę od tego czasu. Z drugiej zaś strony mamy bardzo wysokie ceny kakao na światowych rynkach, dość wysokie ceny cukru z szerokiej perspektywy, które są stroną kosztową. A od początku roku mieliśmy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia, a Wawel dużo rzeczy produkuje i konfekcjonuje w Polsce. W związku z tym mogą pojawić się czynniki, które osłabią wyniki. Możliwe, że jesteśmy po ruchu wzrostowym, ale układ techniczny wcale jeszcze o tym nie mówi. To jest moment decyzji, z którego możemy wciąż wybić się do poziomu około 820 zł, albo ewentualnie zacząć szerszą korektę wzrostową, lub wręcz odwrócić trend. Zatem obserwujmy Wawel, bo tu może być ciekawy m, układ wzrostowy, natomiast tego shortować się nie da, więc tutaj musimy przede wszystkim obserwować z perspektywy tego, czy może pojawić się wybicie wzrostowe. No i też ciekawostką są z pewnością te obroty. Po raz pierwszy od ponad pół roku mieliśmy taki strzał obrotowy, więc coś tutaj też ciekawego dzieje się w, wśród inwestorów korporacyjnych. Patrząc nieco dalej, jednym z ciekawych wykresów, który przedstawiło biuro makerskie PKO SA w ciągu ostatnich dni jest wzrost cen nieruchomości w ciągu ostatnich 9 lat w Polsce. Przy inflacji na poziomie 48% w tym okresie mieliśmy wzrost cen nieruchomości najwyższych w Krakowie, Szczecinie i Katowicach pomiędzy 116 a 131%. Po drugiej stronie Olsztyn, Poznań i Katowice z tych większych miast z najniższym wzrostem 73-68%, czyli wszystkie trochę przynajmniej pobiły inflację. Jeżeli dodalibyśmy do tego zysk z wynajmu, przynajmniej 4-5% rocznie, jeżeli mamy przez dłuższy czas wynajęte mieszkanie, to dodaje nam dość solidną stopę zwrotu powyżej inflacji. To też ciekawe w kontekście tego, co ostatnio mówili, mówiło wielu youtuberów, że w zasadzie jedyną opcją do zainwestowania pieniędzy w Polsce jest kupno nieruchomości. Ale pamiętajmy, że nie wszystko jest takie proste, a z perspektywy wynajmu, a dwa z perspektywy tego, że nieruchomości nie zawsze rosną. My w Polsce mamy tą historię, która ma 30 lat takiego wolnego rynku nieruchomości. Niemcy mają nieco dłuższą i nie obserwują gigakorektę. Pamiętajmy też, że ostatnie 50 lat w Europie to też był nieustający okres dość mocnego wzrostu gospodarczego, wzrostowej demografii albo wzrostowych migracji. Niektóre z tych procesów w wielu krajach się zatrzymały lub powoli się odwracają. Na rynku niemieckim nie obserwujemy bezpośrednio żadnego z tych dwóch procesów w tak w takim poziomie, żeby obserwować wyraźny spadek na przykład osób, które chcą wynajmować mieszkanie, a już mamy mocne wachnięcie na rynku nieruchomości, związane jednak z innymi czynnikami, jak oceniają statystycy niemieccy, jest to najbardziej dramatyczne załamanie cen nieruchomości w historii, i największe odkąd są prowadzone statystyki. Tych statystyk nie mamy bezpośrednio z okresu II wojny światowej, ale pamiętajmy, no, że to są sytuacje ekstremalne, czyli w normalnej sytuacji to, co dzieje się na rynku niemieckim jest absolutnie nie Niewiarygodne pojawiają się również rzeczy, podobne spadki załamania cen nieruchomości na rynkach skandynawskich w ciągu ostatnich kilku kwartałów. Jeżeli dodamy do tego, że na poziomie budownictwa wielorodzinnego ten spadek cen nieruchomości to są ceny z 2018 roku, czyli sprzed tego wzrostu inflacji, sprzed wzrostów kosztów materiałów budowlanych czy stymulowania gospodarki z gotówką bezpośrednio do obywateli, to faktycznie jest coś na poziomie wow Czemu warto się przyglądać? Jeszcze wrzucając ten kamyczek do analizy rynku nieruchomości, warto spojrzeć na inną rzecz. W ciągu tych 9 lat polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli Envix 40 wzrosły o około 70%. Czyli mniej więcej tyle, co mieszkania na rynku pierwotnym w Kielcach. Ale pamiętajmy, że kupując mieszkanie, musimy także zapłacić trochę pieniędzy i notariuszami i trochę innych opłat musimy uliść. W związku z tym ten czysty zysk to nie był 70%. A na akcjach ta prowizja byłoby dużo mniejsza, więc można powiedzieć, że mieszkania na, w Poznaniu czy w Kielcach zarobiły tyle co akcje z MV40. Jeżeli dodalibyśmy do tego dywidendy z indeksu NV40, i ewentualne zyski z najmu w Kielcach czy w Poznaniu, moje wstępne obliczenia pokazują, że NV40 wyprzedziłby Kielce. To oczywiście mniej niż Kraków czy Szczecin, ale pamiętajmy, że nie można mówić o akcjach, że to jest jakiś zupełnie inny świat, gdzie nie zarabia się pieniędzy. Podobnym tempie jak na nieruchomościach, przynajmniej z perspektywy ostatnich 9 lat, wszystko jest historycznymi danymi dla nieruchomości, dla akcji, dla obu tych aktywów. Przyszłości oczywiście nie znamy. Nie znamy także przyszłości dla zysków spółek w Stanach Zjednoczonych, ale amerykańscy inwestorzy starają się tę przyszłość nieco zgadywać. To wykres, który odświeżam w sygnałach dnia co jakiś czas. On pokazuje na pomarańczowo, jak wygląda zysk na, na jednostkę indeksu kontra indeks na granatowo. Mamy tą ciekawą sytuację, że jeszcze w 2022 na końcu roku inwestorzy wyprzedawali amerykańskie akcje, bo spodziewali się załamania zysków z amerykańskich spółek w obliczu inflacji no i takiego ogólnego cofnięcia gospodarki po covidowym szale. Okazuje się, że amerykańskie spółki zrobiły coś nieprawdopodobnego, ponieważ... Utrzymały przez półtora roku poziom zysków, czyli cały 22 rok ten szczytowy na poziomie zysków z SP został utrzymany przez cały 23 i prawdopodobnie dopiero delikatnie wachnie w dół w 24. Roku. Co spowodowało, że amerykańscy inwestorzy zaczęli kupować akcje, no bo skoro zyski z akcji nie spadły, to lepiej mieć akcje niż ich nie mieć, no bo może w przyszłości te zyski z akcji wzrosną. Czyli inwestorzy handlują mniej więcej coś takiego jak była w 2021 roku, kiedy te zyski delikatnie się załamały na krótką chwilę, a potem szybko wróciły, więc Amerykanie szybko kupowali akcje, wioząc je na nowe szczyty. Czy tym razem będzie tak samo? No, z tej perspektywy jest to oczywiście zgadywanka, ponieważ nie mamy z amerykańskiej gospodarki takich danych, że jesteśmy po dołku, przed dołkiem albo jesteśmy w jakimś... Ciągu mocnego wzrostu. Innymi słowy, amerykańscy inwestorzy wywieźli trochę notowania akcji w tej chwili powyżej aktualnego zysku, co historycznie nie zdarzało się tak często i mogło w dłuższej perspektywie jak w 2000 roku powodować jednak głęboką korektę. Drugim kamyczkiem do analizy tego, jak wygląda aktualnie rynek amerykańskich akcji, jest coś, co pokazuje od wielu miesięcy w różny sposób, czyli to, że amerykańskie akcje są w tej chwili nieatrakcyjne do stopy wolnej od ryzyka. Na innych wykresach, które pokazywałem kilka miesięcy temu, była to stopa ujemna, czyli na obligacjach zarabiało się więcej niż na dywidendach i takim czystym zysku przypisanym na jednostkę indeksową w indeksie SP 500. Jeżeli spojrzymy na to trochę od innej strony, czyli nie od strony stopy wolnej od ryzyka, ale także od strony 10-letnich amerykańskich obligacji, różnie licząc, ta stopa jest również najniższa od ponad 20 lat. W tym przypadku wynosi. Na oczekiwanego zysku lub aktualnego zysku pomiędzy 1 a 3%. Jeżeli byśmy wzięli całą stopę wolną od ryzyka, ona jest ujemna, czyli innymi słowy, amerykańskie akcje są najmniej opłacalne do inwestycji z perspektywy ryzyka na rynku przynajmniej od 20, a jeżeli zobaczylibyśmy te wykresy szerzej, to nawet od 30-40 lat. Innymi słowy, Amerykanie kupują w tej chwili akcje, dlatego że wierzą, że obligacje przestaną być tak atrakcyjne pod względem oprocentowania, a zyski z akcji wzrosną. Czyli jest to swego rodzaju zakład o przyszłość. I te historyczne rekordy na SP, które aktualnie obserwujemy, jest jakim, są jakimś zakładem. Dlatego ja podejrzewam, że w tym roku będziemy mieli jeden, przynajmniej je, jeden mocny zjazd na akcjach SP 500, prawdopodobnie jeszcze w tym półroczu, a może także jakąś głębszą recesję, ponieważ inwestorzy zaczynają um, handlować chulę optymizm. Ale w tej chwili wykres SP 500 jest oczywiście wzrostowy i tutaj shortowanie szczytów specjalnie nie ma sensu. Natomiast pamiętajmy, że mamy 3 miesiące liniowego wzrostu SP do góry. Wzrost jest zawsze do góry, który wygląda w tej chwili dość podejrzanie, ponieważ przy no, obrotach, które specjalnie nie wzrastają, lukami rośniemy w ciągu ostatnich kilku dni, y, zmniejszając coraz bardziej zmienność. Takie coś bardzo źle się skończyło na początku 2018 roku, kiedy mieliśmy krach po całej końcówce 2017 roku, generowany wzrostami przy niskiej zmienności. Ale na ten moment nie możemy powiedzieć, że ten krach nastąpi w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech, po prostu. Coś tu wisi w powietrzu, ale domyślną pozycją na rynku są oczywiście wzrosty. W zeszłym tygodniu wspominałem, że domyślną pozycją na rynku na WIG20 nie powinny być wzrosty, bo w, w, zaczęły się najprawdopodobniej spadki i trudno nam będzie wyjść powyżej 2400 punktów. Jesteśmy po dość nudnym tygodniu, który hmm, po pięciu sesjach przy bardzo podobnych poziomach jak w zeszłym tygodniu, parę punktów wyżej, ale po bardzo ciekawej końcówce. Ponieważ gdybym przeprowadził tę analizę w połowie poniedziałkowej sesji z 12 lutego, bylibyśmy poniżej zamknięcia z zeszłego poniedziałku. Na koniec dzisiejszej sesji jesteśmy lekko powyżej tego sygnału spadkowego z zeszłego tygodnia. 2400 punktów nie pobiliśmy. Ale z perspektywy tych ostatnich dwóch godzin sesji zdarzyło się coś nieprawdopodobnego. Jedni powiedzą, że to sygnał ataku na 2400 i że nie będziemy mieli realizacji sygnału dużego prawdopodobieństwa spadków z zeszłego tygodnia, po prostu nowy, i konstrukcję ruchu wzrostowego. Drudzy powiedzą, że te wzrosty były generowane bez tła, czyli bez wzrostów na Stanach o podobnej skali. Czy bez umocnienia, przepraszam, osłabienia złotego, który byłby logiczny w takiej sytuacji, bez mocnego ruchu na dax i na wielu innych instrumentach, które powinny reagować, kiedy jest wzrost apetyt na ryzyko na rynkach emerging markets czy w środkowej Europie? Jeszcze jedną stroną tej sprawy są dość niewielkie obroty w tej ich ostatniej godzinie. Spójrzmy, jak to wygląda szeroko. Szczyt obrotów mieliśmy przy ataku na 2400 punktów. Na sesji, na której mówiłem, że prawdopodobnie zagranica wychodzi dużo szerzej z Polski. Mieliśmy także wyższe obroty niż na dzisiejszej sesji. Innymi słowy, faktem jest to, że dzisiaj były słabe obroty, a ten ruch wygląda dość papierowo. Ja dołożę do, tego, do tej całej analizy to, że dzisiejsza sesja była jednak realizowana, ten wzrost w ostatnich dwóch godzin, przez koszyk dość selektywnego zbioru akcji. Ponieważ był to sek szczególnie sektor finansowy plus DINO oraz trochę PKN Orlen. Tuż nie patrzmy na obroty, ale patrzmy na to, kto dołożył najwięcej do wzrostu. Cyfrowy pozor on nie ma żadnego znaczenia w WIG20. Przede wszystkim banki. Czyli cały sektor finansowy, bo tu także wzrastał kruk. 3% KGHM trochę dołożył. On trochę wyłamuje się z tego klucza, z tych spółek o większej kapitalizacji. Ale przede wszystkim DINO, zauważmy, Dwa banki PKO i PKO SA wyglądają tutaj, że są na, na najgorszymi spółkami dzisiaj w indeksie ale to nie jest całkowita prawda ponieważ w momencie kiedy zaczynały się te wzrosty PKSA i PKOBP były na głębokich spadkach i one wyciągnęły to na plus czyli jakbyśmy zobaczyli sobie notowania dzisiejszej sesji od godziny 14 do godziny 17 to PKOBP PKO SA, M Bank, Santander byłyby w szpice dzisiejszej sesji, dodatkowo bardzo mocny ruch wzrostowy na sam koniec zrobiło Dino bardzo wiele dołożyło PZU w stosunku do dołków dzisiejszej sesji no i także KGHM i trochę PKN Orlen, również patrząc od dołków, ten wzrost Orlenu nie był tak duży, ale on w ogóle jest ostatnio mniej zmienny. Więc można by to opakować w dość specyficzny klucz ruchu, podczas którego wiele spółek, na przykład Kenty, Orange, czy Tauron, albo Allegro, no już nie były tak aktywne. Owszem, no Allegro wzrosło w trakcie sesji, ale podobne poziomy na plus 1-6% miało o godzinie 11 rano. Więc to jest dość wybiórczy klucz do dzisiejszej sesji. Z obrotami na poziomie 830 milionów, jednak w dużej sesji, wygenerowanymi, bądźmy uczciwi na samym końcu sesji. Uczciwy w tym sensie, że nie można tego wzrostu o 2% w ciągu ostatniego, ostatnich dwóch godzin sesji przypisywać wyłącznie jakiemuś strzałowi popytu przy małych obrotach. Tam były obroty dość spore. Wzrost był realizowany przez raczej wąską grupę spółek, głównie grup z branży finansowej, i trudno znaleźć jakąś jedną informację, która mogłaby ten wzrost stymulować z perspektywy np. informacji prezesa Glapińskiego czy czegoś takiego. Obserwujmy innymi słowy rynek. Według moich analiz ruch kapitału takiego spekulacyjnego, krótkoterminowego, cały czas jest prospadkowy, czyli to powinno Ułożyć rynek także w ciągu najbliższego tygodnia nie powinno być 2400 punktów na indeksie WIG20 i powinniśmy sprawdzać cały czas, co tam jest na dole, czyli jeszcze raz zejść do poziomu np. 2340 czy 2330 punktów na indeksie WIG20, który dzisiaj zamyka się na 2345, czyli cały czas 50 punktów do 2400 na WIG20. Natomiast pamiętajmy, że ewentualny układ spadkowy, o którym wspominałem, tak naprawdę powinien mieć swoją kulminację w marcu i bezpośrednio przed rozliczeniem kontraktów terminowych, jeżeli mam rację odnośnie tego, że 2400 jest już za nami. Spójrzmy na dwie spółki, które w ciągu ostatnich w ciągu ostatnich godzin na rynku były szczególnie mocne. I szczególnie podejrzane. Przede wszystkim cyfrowy Polsat, który wygenerował ci najmocniejszy ruch z całego WIG-20 o prawie 8%. Ale jeszcze kilka sesji temu, ponieważ na sam koniec stycznia cyfrowy Polsat był na swoich wieloletnich historycznych wręcz minimach w okolicach 10 zł. W tej chwili mamy bardzo mocny ruch, co świadczy, że ze skrajnych emocji prospadkowych wróciliśmy do skrajnych prowzrostowych. Czyli to raczej nie jest tak, że mamy odwrócenie wielkiego trendu spadkowego. Odwrócenie wielkiego trendu spadkowego raczej nie wyglądają tak, że robimy przy ultrapesymizmie dołek, a potem nagle przechodzimy w hiperoptymizm i wylatujemy w powietrze o 15% w ciągu tygodnia, i już koniec mamy spadki za sobą, otwieramy nowy wieloletni trend wzrostowy. No nie. Budowanie, budowanie dołka to tak zwana formacja kiszenia. Musimy się przykisić przy poziomach. W związku z tym podejrzewam, że jesteśmy przed mocniejszym odstrzałem cyfrowego polsatu może nawet do 13 zł. a potem potem czeka nas i tak, zakiszenie poziomów. Nie patrząc na formacie kiszenia, spójrzmy na PKOSA, które dzisiaj było najgorszą spółką w indeksie, ale właśnie spójrzmy na to, o czym wspomniałem wcześniej. Czyli na bardzo mocny odjazd od dołka do szczytu dzisiejszej sesji. PKO SA zrobiło ruch na 3%, także tak naprawdę to była perła dzisiejszej sesji, a nie jakieś tam PZU czy Cyfrowy Polsat, ponieważ przy dość dużych spadkach i takim strachu PKO SA zrobiło bardzo mocny ruch, ale ale ten ruch był okupiony żenującymi obrotami. Te obroty można by porównać tylko z sesjami, gdzie nie było Amerykanów albo gdzie szykowaliśmy się Systematycznie do Sylwestra, bo to była taka skala pieniądza, który pojawił się na rynku. Jeżeli spółka rośnie o 3% i nikt na to nie kładzie pieniędzy, to mi się włącza wiele pytań odnośnie tego, czy taki ruch może trwać dłużej. Oczywiście nie kłócę się z ruchem, natomiast zakładam, że PKO może zatrzymać się przy jakichś 162 zł, czyli tu jest jeszcze może 2-3% do zrobienia, ale. To wszystko nie wygląda jakoś zupełnie fantastycznie z takiej szerokiej perspektywy, zatem ja na PKS nie położyłbym ani Longa, ani Shorta w tej chwili, a na cyfrowym postacie prędzej Longa, bo jest jeszcze szansa na jakieś hura optymistyczne podbicie. Skoro wiemy, że WIG20 rośnie. Pewnie będzie testował 2400 punktów i w mojej opinii będzie miał z tym kolosalne problemy. Rozpójrzmy, co nam mówi MVIX 40. Bo może podpowiada nam, w którą stronę rozwinie się dynamika rynkowa. No i co? MVIX 40 nie zrobił dziś zupełnie nic. Ale zrobił trochę większe obroty. Zupełnie nic, jeżeli spojrzymy sobie na skalę MVG 40, to jest wzrost o 69 setnych z zamknięciem na maksimum dziennym. No to maksimum dzienne na 69 setnych. pokazuje nam, że tak naprawdę Nwik 40 po zeszłotygodniowym sygnale końca ruchu wzrostowego z racji górnego ograniczenia trendu wzrostowego tu narysowanego na pomarańczowo powinien zacząć się przynajmniej konsolidować. To nie wyglądało spadkowo jak WIG-20 w perspektywie miesiąca, natomiast wyglądało jako jak coś nudnego. Taka formacja kiszenia, tylko że na odwrót. No i w tej chwili obserwujemy próbę sprawdzenia poziomu 6020 punktów, może 6030, to powinno nastąpić w tym tygodniu. Szczególnie ładnie dzisiaj wyglądało z tych dużych spółek, na przykład Intercars, które ogólnie wygląda źle z perspektywy półrocznej. Na przykład, także Wik40 nam niewiele podpowiada odnośnie przyszłości, ale pokazuje, że na pewno nie ma tu podaży. Czyli polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych cały czas jeszcze dobierają akcje, a zagranica. Już sprzedaje. Spośród najbardziej płynnych spółek w NVIKI 40 Neuka, CCC, Ten Square Games oraz XTB. Tu obroty powyżej 10 milionów, a dalej długo-długo nic i dopiero 5 milionów autopartner przy lekkim spadku. Z tych najbardziej płynnych spółek na XTB nie wydarzyło się wiele. Na CCC także nie wydarzyło się wiele, aczkolwiek z perspektywy tygodnia spółka wzrastała przed i po dość dobrych wynikach. W zeszłym tygodniu wspominałem, że CCC jest na kluczowym wsparciu. I sugerowałem, że trzeba obserwować, bo tam nie wszystko jest prowzrostowe do tematu CCC I jeszcze wrócę w kontekście tego, jak tam będzie wyglądała sytuacja techniczna Poczekajmy, aż opadną nastroje po dość dobrych wynikach I też po wywiadzie prezesa Miuka, który no, był, hura, optymistyczny Albo przynajmniej optymistyczny Zatem zajmijmy się Neukom i Ten Square Games Na sam początek notowania nauki. Która po słabej piątkowej sesji dzisiaj przy giga obrotach wyskoczyła. Ogólnie obejrzyjmy sobie dzisiaj rynek z perspektywy obrotów, bo jest wiele spółek, które ostatnio notowały zupełnie płaski, płaską głębokość rynku, i ona dzisiaj wyskoczyła. To samo zdarzyło się dzisiaj na Dom Development, który niestety ni z owąd wygenerował największe obroty od momentu wejścia w życie kredytu 2% 8 miesięcy temu. Na Neuce dzisiaj też rekordowe obroty i delikatna podbitka. Ogólnie Neuka to jedna z najnudniejszych spółek w całym NV 40 Tutaj nie dzieje się zazwyczaj nic. Spółka jest nudna, obroty są niewielkie i rośnie od 10 lat z jakąś tam e, korektą. Podsumowując to raczej po prostu spółka kup i zapomnij, więc tutaj technicznie też nic wielkiego nie ma, ale warto zauważyć, że spółka zawraca faktycznie często przy takich e, bardzo... Bardzo ostrych i obrotogennych miejscach. Tak było kilka miesięcy temu, w październiku 2023 roku, czy jeszcze wcześniej, w listopadzie 2022. I na sam koniec, na tą przedwalentynkową przed Wisienkę na torcie, spójrzmy na ten Square Games. Ten Square Games nie produkuje gier o miłości, ale gry o łowieniu ryb przede wszystkim. I tu dziś niespodzianka, po dość dobrych informacjach ze spółki, jednak inwestorzy to wyprzedawali. Ten Square Games jest raczej taką spółką, do której nie jestem nastawiony specjalnie optymistycznie od kilku miesięcy, ponieważ zakładam, że to wszystko, co się dzieje w układzie spadkowym, jest tylko korektą dużego ruchu spadkowego i jeszcze będziemy testowali poziomy na poziomie. 90 zł. Wydaje się, że dzisiaj inwestorzy powoli żegnają się z ruchem korekcyjnym, wyprzedając walory przy dość sporych obrotach, innymi słowy, dobre wyniki to okazja do spieniężenia. Czy robiły to fundusze? Patrząc na obroty i na to, co działo się w arkuszu, myślę, że tak, że fundusze myślą trochę tak jak ja. To były sygnały dnia. Ja nazywam się Michał Palaczyk. Na MWiG-u 40 pewnie będzie nudno. A MWIG 20 przed nami pewnie ciekawy, walentynkowy tydzień. Ale pamiętajmy, że jednak MWIG 20 ma w ostatnich dniach skłonność do zamierania z racji tego, zamierania pod względem obrotów. Z racji tego, że w Polsce panują zimowe ferie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.